Konowicz, nauczyciel języka polskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. To 27 już Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej. Odbywa się w trzech kategoriach: piosenki, recytacji i twórczości własnej. Kategoria twórczości własnej to wystąpienia uczniów, których prezentują swoje własne wiersze, piosenki, utwory prozą. Hasło Bądź wierny, idź. Jest to hasło Bądź wierny, idź. Jest oczywiście cytatem ze Zbigniewa Herberta. Zmieniliśmy troszkę zapis graficzny tego pisma, zapisu, ale no, idea pozostaje taka właśnie. Bądź wierny Polsce, bądź wierny tym, którzy o nią walczyli, bądź wierny ideałom, które przyświecały no, twoim przodkom. Idź, realizuj te ideały, zmagaj się z przeciwnościami, bądź wytrwały. Patriotyzm, ale no nie zawsze umie mówić na te tematy, a myślę, że piosenki, wiersze przedstawiają prawdę o Polsce, o jej historii, taką niezakłamaną. I no, dyskutujemy nieraz na te właśnie tematy patriotyczne. I cóż, ja sądzę, że patriotyzm to miłość do ludzi, którzy żyją wokół nas i tych, którzy żyli kiedyś, tych pokoleń, które już minęły. Ale także do tych, które nadejdą, troska o nie. Adam Mickiewicz w trzeciej części Dziadów, Wielkiej Improwizacji, napisał bardzo trafnie chyba o patriotyzmie. Ja kocham cały naród, objąłem w ramiona wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia. Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić, chcę nim cały świat zadziwić. I myślę, że to jest istotą właśnie patriotyzmu. A jeszcze należałoby wspomnieć, że oczywiście patriotyzm to także szacunek dla naszych dóbr kultury, dla literatury, osiągnięć sztuki, zabytków, krajobrazów, przyrody polskiej. To umiłowanie. Patriotyzm na pewno jest dumą z osiągnięć swoich przodków. Polacy mają z czego być dumni. Jesteśmy naprawdę niezwykłym narodem. W naszym kraju nie było obozów koncentracyjnych ani łagrów. Myśmy nie podbijali obcych kontynentów i no, nie jesteśmy splamieni zbrodniami. Nie możemy uważać, że jesteśmy bezgrzeszni, ale to, temu służą takie właśnie festiwale, że no, mówią prawdę o naszym społeczeństwie. I pojawiają się teksty o sprawach trudnych, także z czasów współczesnych w miarę i tych dawnych. Myślę, że młodzież bardzo dużo wynosi z tego typu imprez
no, pozostawia to wszystko na pewno taki ślad w ich psychice. Cieszę się, że ci właśnie młodzi ludzie angażują się, że tak wielu ich występuje. Uczestników, bo są tu zespoły, występują z wielu miast, z Suwałk, z Białegostoku, z Augustowa, z Dąbrowy Białostockiej, z Zambrowa, z Niedźkowa, z Dowspudy, nawet z Olecka, chociaż miasto to leży w innym już województwie, ale od lat uczniowie z tego liceum w Olecku przyjeżdżają do nas. Jeszcze jako organizator od tylu lat tego festiwalu, jak ocenia pan poziom? Myślę, że poziom jest wysoki, chyba z roku na rok coraz wyższy. Młodzież bardzo angażuje się w swoje występy. Nauczyciele są też tutaj współtwórcami sukcesów. Niektórzy już od ponad 20 lat przyjeżdżają na festiwal. W swoich szkołach realizują, znaczy w swoich szkołach też organizują eliminacje i takie szkolne festiwale piosenki i poezji patriotycznej. I myślę, że w ciągu tych 27 lat festiwal chyba ogarnął już kilka tysięcy uczestników. Uczniowie ci na pewno przeżywają bardzo swoje występy. Wcześniej przygotowują się, no, wyszukując utwory, ćwicząc. I myślę, że zostaje to wszystko w ich duszach, a potem będzie owocować, mam nadzieję. I pewnie przez całe życie będą wspominać takie chwile.